miśków dwóch, a tu jeden z nich. Taki dosyć ważny miś, ponieważ został królem Arktyki. Uwaga! Królem Arktyki zostaje oto... Nie no, ludzie, trochę szacunku, no. Chociaż trzeba przyznać, że ktoś ma gust. Ekstra kawałek. Ja też sobie go ustawiłem jako dzwonek. O rany, to, przepraszam, to mój telefon. Dostaje klucze do Nowego Jorku. Na tam zaczynają się sukcesy, a potem zaraz kłopoty. Patrz, jesteś na wszystkich kanałach. To nic dziwnego, no, kochają mnie tu. Nie, wręcz przeciwnie. Wszyscy uważają, że to twoja robota. Czy niedźwiedź celebryta jest rabusiem banków? Biorę udział w spektakularnych scenach akcji. Latam helikopterem. Biorę udział w pościgach. Gonię samochody w Nowym Jorku. Misiu, spoko! Nie jest wysoko! Nie jest wysoko! Mamy możliwość czasami poimprowizowania, bo jest dużo takich reakcji na gorąco otworzonych. Dostałem najfajniejszą nagrodę świata i nie pozostaje mi nic innego jak... jak śmiać się! Jest to film z przesłaniem. Jak ważna jest natura i że o naturę trzeba walczyć. Walcz, proszę! Błagam, nie opuszczaj mnie! Okej, gotowe! No, co to było? Co ty wyprawiasz? Już odsuńcie się, pomedytować nie dadzą. A poza tym jest tam i przyjaźń, i wsparcie całej grupy. Miśków dwóch w Nowym Jorku. Syn i tata wrobieni w przekręt z wielkiego świata. Zapraszam do kina na Miśków dwóch w Nowym Jorku. Mówił miś polarny. W kinach od 6 grudnia.